Podczas dzisiejszej konferencji na placu przed Molo Paweł Tanajno rozpoczął swoje przemówienie od skrytykowania Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego. Jak mówił, zawalili po całości. Te tarcze pomocowe, szczególnie dla branży turystycznej, ale też nie zapominajmy o branży eventowej, która cały czas kuleje. Wesela, jak widać, tutaj nie ma żadnych rozrywkowych atrakcji, które zawsze były uruchamiane w okresie letnim. To wszystko wciąż nie działa, Polacy są wciąż pozbawieni tych możliwości, a przedsiębiorstwa są wciąż w kłopotach. Paweł Tanajno jako organizator strajku dla przedsiębiorców zaapelował o wysuwanie roszczeń przeciwko rządowi w związku ze stratami, jakie ponieśli podczas epidemii. Ponieważ Polska musi wiedzieć, że wszystkie te tarcze pomocowe, fundusze z PFR-u to jest tylko kropla w morzu strat, jakie wywołała polityka nieodpowiedzialna, głupia, nieprzemyślana polityka związana z kwarantanną ze strony ekipy z PiS-u i straty przedsiębiorców są dużo większe. Bardzo jest ważne, żebyśmy nie przeszli nad tym, co zrobił PiS, do porządku dziennego. Oburza mnie ta rozgrywka polityczna PO-PiS i nagle się okazuje, że najważniejszym tematem w kraju jest LGBT, mówi Paweł Tanajno. Podkreśla, że to tylko temat zastępczy, aby odwrócić uwagę od tego, co naprawdę ważne. A ważne jest jedno, że ta kwarantanna pokazała, iż cała klasa polityczna, która się zawodowo zajmuje polityką, żyją z naszych podatków, zasiadają na najróżniejszych stanowiskach, od Sejmu po spółeczki Skarbu Państwa. Cała ta klasa polityczna zawiodła intelektualnie. Ja oczywiście darzę szacunkiem wszystkich ludzi bez względu na to, jakie mają preferencje seksualne, ale nie dajmy się jako Polacy znowu zbałamucić, że nie jest już ważne, że tracimy miejsca pracy, nie jest ważna gigantyczna inflacja, o tym nikt nie mówi, nie są ważne właśnie szkody, jakie wyrządzili politykerzy, najważniejsze są prawa LGBT. Kandydat na prezydenta uważa także, że dobrym rozwiązaniem korzystnym dla turystów i przedsiębiorców z tej branży byłoby zniesienie podatku klimatycznego, który obciąża zarówno turystów, jak i czyni z pensjonariuszy, właścicieli pensjonatów, czyni po prostu poborców podatkowych. Takie proste gesty oczywiście zawsze unikają klasie politycznej z tego względu, że oni nie myślą, jak naprawdę nam pomóc. Oni myślą tylko o tym, co fajnie nie wypadnie w telewizji, że jak powiedzą bon turystyczny, no to super, ale coś, co mogą zmienić łatwo, ale wymaga troszeczkę pracy intelektualnej, troszeczkę zrozumienia, jak funkcjonują ludzie w Polsce, jak funkcjonuje branża, okazuje się poza ich zasięgiem. Całe wystąpienie Pawła Tanajny nadamy na naszej antenie dzisiaj w bloku programów po wydarzeniach dnia.